Okazuje się, że czasem nawet w wakacje warto przyjść na lekcję. Można się bowiem nie tylko sporo ciekawych rzeczy dowiedzieć, ale też i wyjść z niej z naprawdę super prezentem. W ostatni czwartek przekonały się o tym dzieci podopieczni Legionowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wzięły udział w zajęciach zatytułowanych Prąd – Mój Bezpieczny Przyjaciel, przygotowanych i prowadzonych przez PGE Dystrybucja S.A. Wiemy, że energia elektryczna jest bardzo potrzebna, nie wyobrażamy sobie bez niej życia, jest naszym przyjacielem, ale potrafi również być bardzo niebezpieczna. I dlatego energetycy zawsze myśleli o tym, żeby od najmłodszych lat przyzwyczajać dzieci do tej myśli, że korzystamy z tej energii, ale bądźmy bardzo ostrożni. Dlatego też od wielu lat prowadzimy taką akcję edukacyjną. Jest ona skierowana zarówno do uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjów. Dzieciaki w przystępny i momentami zabawny sposób dowiadują się m.in. tego, jak powstaje energia elektryczna, jak dociera do naszych domów i przede wszystkim tego, jak bezpiecznie użytkować urządzenia elektryczne. Od tego roku projekt Prąd Mój Bezpieczny Przyjaciel to jednak już coś więcej niż tylko program edukacyjny. W tym roku postanowiliśmy rozszerzyć tę akcję edukacyjną i wspomóc dzieci z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, fundując dla nich wyprawki do pierwszej klasy. W plecakach znalazło się praktycznie wszystko to, czego przyszły pierwszoklasista będzie potrzebował w szkole, a więc w pełni wyposażony piórnik, zeszyty, kredki, flamastry, farby, pędzle, plastelina, papier kolorowy, pudełko na śniadanie oraz worek na kapcie. Taka szkolna wyprawka powędrowała do 80 małych podopiecznych Legionowskiego OPS. Świadczenia rodzinne i zasiłki, które są, one są w niewielkiej wysokości. Jest taki dodatek 100 zł na każde dziecko w momencie rozpoczęcia roku szkolnego. Jest to tak mała kwota, że inicjatywa PGE znalazła zainteresowanie chociażby po to, żeby już oszczędzić na inne wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Mogę tylko wyrazić swoją wdzięczność firmie PGE za to, że zdecydowała się nas wspomóc w tym zakresie i pogratulować Ośrodkowi Pomocy Społecznej, że udało mu się pozyskać takiego sponsora, który te wszystkie przedmioty, tą wyprawkę fundował. Najbardziej wdzięczne są oczywiście obdarowane dzieci, bo teraz na pójście do szkoły są już w pełni gotowe. Wszystko będę miał.